Tutaj każdy mógł znaleźć coś dla siebie, niezależnie od wieku. Mamy tutaj mini warsztaty florystyczne. Przygotowujemy takie właśnie mini ozdóbki, którymi można ozdobić sobie okno, pokój. Jest bardzo duże zainteresowanie. Bardzo dużo osób przychodzi popracować. Się tutaj o tej pani nauczyłam i to już jest moje kolejne dzieło, tak więc jestem bardzo zadowolona i bardzo mi się to podoba. Można tu malować, skakać, zjeżdżać i się bawić, tańczyć, śpiewać. Dodatkowo szczególnie na starszych członków rodziny czekały liczne atrakcje. Można było się również zapisać na Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zależy nam właśnie na nowych uczestnikach. Mamy dużo naukę języków obcych, komputerów, prawda, i bardzo dużo takich różnych i rękodzieło, i różne takie zainteresowania, kawiarenki. Czy zadbać o zdrowie, biorąc udział w badaniach profilaktycznych? Ludzie są nieświadomi, nie wiedzą, gdzie mają pójść, jak mają kłopoty takie, no, a tak, jak takie coś jest, to przynajmniej wiadomo, dowiemy się adres i kto nam pomoże. Tego typu imprezy to jest coś wspaniałego, jestem naprawdę usatysfakcjonowany tą imprezą, w ogóle tą całą akcją tutaj. Do badań zachęcała Elżbieta Godyń z Zabrzańskich Diabetyków. Jak podkreśla, nie jeden podobny piknik pomógł chorym na cukrzycę. Tam wykryliśmy na 80 osób 10 cukrzyc, także to jest bardzo dużo. Ludzie nawet nie wiedzieli, że żyją z tym podwyższonym cukrem. Tutaj, no nie wiem, bo na razie jeszcze trwają badania. Ale jest duże zainteresowanie. Robiliśmy dzisiaj sałatki. Było też duże zainteresowanie. Coraz więcej ludzie chcą zdrowo się odżywiać. Podczas imprezy można też było bezpłatnie skorzystać z komputerowego badania stóp. Jest duża niewiedza. Najczęściej się z wiedzą spotykamy młode mamy, tak, które nas wyszukają komputerowo, bo mamy stronę i przychodzą, dbają o dzieci i tu się cieszymy. Ale jeżeli generalnie chodzi o społeczeństwo, to jest bardzo niska wiedza. Hasło przewodni pikniku to rodzina razem w Zabrzu od juniora do seniora. Na to stawiają władze miasta. Chodzi nam o integrację rodziny od babci poprzez dzieci, rodziców. Jest on skierowany i do seniorów, i do rodzin 5+, które posiadają kartę minimum trójkę dzieci. Ale to jest festyn otwarty, wszyscy mogą wziąć udział. Nie ulega wątpliwości, że rodziny wymagają wsparcia, zwłaszcza rodziny, które mają małe dzieci, które mają dorastającą młodzież i trzeba się zastanowić, w jaki sposób ułatwić im funkcjonowanie. W związku z czym taki duży nacisk musi być kładziony zarówno na tworzenie przedszkoli, dobrej propozycji edukacyjnej, no ale także tego wsparcia socjalnego, które też jest istotne. Natomiast w programie, który realizujemy, Rodzina na 5+, ważne jest także, żebyśmy wszyscy, nie tylko jako przedstawiciele samorządu, zdawali sobie sprawę z tego, jak ważne jest wspieranie rodzicielstwa i zachęcenie wszystkich, także firm prywatnych, do tego, żeby w tym procesie uczestniczyli. Podczas imprezy poznaliśmy również rodzeństwo Okońskich, zwycięzców konkursu na wielopokoleniową super rodzinkę, którzy opowiedzieli nam, co daje im rodzina. Także spędzamy wspólnie czas, się bawimy i potrafimy pogadać, czasem się kłócimy, ale zawsze jest ok. To była druga edycja rodzinnego pikniku. Kolejna za rok, tradycyjnie w pierwszą sobotę września.